się do życia w zmieniających się warunkach środowiska. Recycle yourself. Mamy szczęście, że was znamy, tak. że nam się udaje fajnie kooperować. To właśnie tak sobie rozmawialiśmy, że podsumowując troszkę, że kooperacja właśnie z wami była od początku dla nas, w sensie jak w dym. Nie było żadnej... Niezawodna ekipa. Tak, polecamy do wszelakich eventów, bo dajecie radę świetnie, super atmosfera i właśnie i zgrana duża ekipa. To właśnie... I też takie łączenie trochę ludzi na festiwalu, bo po pierwsze najpierw i korowód... który się zebrał ludzi, żeby dotrzeć na miejsce warsztatów, potem warsztaty, które trwały kilka godzin. I to naprawdę fajnie łączy, fajnie działa, fajnie gra. Można się zdrowo zmęczyć. Pokolenia też, nie? Bo tam ludzie w każdym wieku się dołączyli, to też było super. I dzieciaki się świetnie bawiły, bo jak jest muza, to się świetnie bawią i dorośli coś tam sobie poćwiczyli. To było wspaniałe. Jak z waszej perspektywy? No, to było tak, że jak przyjechałem do pierwszego freaka i się też świetnie bawiłem, stwierdziłem, kurczę, trzeba tu z Zimbą przyjechać. No i jakoś to nagrałem tak, że pojechaliśmy. No i ja się zabawiłem się świetnie. Czułem się tam na miejscu. Też cieszyłem się bardzo, że byliśmy całą ekipą prawie, bo tam było z 17 osób czy z 18. Dużo od nas. Silna reprezentacja. Tak, najsilniejsze. No bo jak robić takie rzeczy, to stwierdziliśmy, że jak zrobić warsztat, to porządny z muzyką na żywo. Żeby była moc po prostu, nie? Pokazać całą energię naszej grupy. Jak już widać, dwie osoby już jest moc. Nie? Tak. A co dopiero 17, to już jest full power. Z dziećmi. Z dziećmi. Kilka osób z dziećmi. Więc... Cała ta sztuka też wynika z całkiem niezłego temperamentu, więc no. No i ten korow to była spontaniczna akcja też, nie? Dobra, idziemy robić trening, hej, już tu trzeba iść, nie? I nagle wszyscy w instrumenty, w dłoni, zaczęliśmy grać i przeszliśmy. Tak, zazwyczaj chyba jest, że nas niesie po prostu energia właśnie i ta spontaniczność to jest chyba coś... co my lubimy najbardziej. No, nie reżyserować, tylko tak. Właśnie i za energią. I tak generalnie to wygląda. Rozbiliśmy to obóz czuje. Tam za tymi budynkami ostatnimi. Mm-hmm. I tam ciągle siedzieliśmy i graliśmy praktycznie. Nie? Tam w ogóle nie skorzystałem z żadnych warsztatów, bo my tam siedzieliśmy, gotowaliśmy, śpiewaliśmy, graliśmy. Wystarczy, że jedna osoba zacznie grać na atabaku czy na pandeiro, albo ktoś tylko zacznie śpiewać jedną piosenkę kapoerową. I to jest jak taki magnet, że nie możesz nie odpowiedzieć, bo mamy, oczywiście te pieśni są tak skonstruowane, że jest osoba, która prowadzi i prawda, jest zaśpiew i chór odpowiada. No więc jak ktoś zacznie śpiewać piosenkę, to ty automatycznie chór się pojawia. Jesteś wciągnięty i nie możesz nie odpowiedzieć. I bywa nie tak, wypada. Że... Tak, dokładnie. Ktoś tu chwyta instrument już i zaczyna się, wiecie, zabawa. I od nowa. Tak. A ta piosenka, którą śpiewaliście teraz na początku, to czy to jest jakaś, nie wiem, w kanonie, czy jak w ogóle z tymi piosenkami jest w capoeirze? No właśnie, to konstrukcja jest dosyć prosta, że jedna osoba śpiewa zwrotkę, prawda? I chór odpowiada refren. Mhm. I prawie wszystkie piosenki mają taką konstrukcję, prawda? Że jedna osoba śpiewa Beiramar, jojo, Beiramar, jajaj i chór odpowiada na przykład to samo, prawda? I potem są różne jakieś zwrotki, ale chór odpowiada ciągle to samo. Super. I bywa że tak, że to są bardzo transowe te piosenki. Tak. A też łatwo wciągnąć wtedy większą grupę, jak masz tą jedną, właśnie jeden refren do zapamiętania dla wszystkich. Ktoś tam pomiędzy to jeszcze wkłada swoje ozdobniki lub treść. Tak. Ale właśnie wszyscy są cały czas zaangażowani, bo nie muszą zapamiętać całej piosenki i czy tam właśnie całej melodii, tylko jest to takie do ogarnięcia dla chyba każdego człowieka. Tak, tak. Nawet dzieci mogą po swojemu tam coś powtarzać. Przychodzą nowe osoby i wiecie, bo to jest w języku portugalskim, więc ciężko złapać na początku, no to mówimy, że możesz nawet śpiewać to, co słyszysz. Po prostu ważniejsze jest to, że śpiewasz tam jakieś samogłoski niż tak naprawdę te słowa. Chodzi o to wygenerowanie pewnej energii. I wibracji. A o czym są te słowa najczęściej? A ta piosenka, którą śpiewałam na początku, Beiramar, jojo, Beiramar, jajaj, to jest brzeg morza, jojoj, brzeg morza, jajaj. Czasami są to bardzo... Tak. Jako, że kapueryści spędzali dużo czasu, grali kapuerę na plaży, nad brzegiem morza, więc dużo piosenek jest po prostu o tym. O morzu. O morzu, tak, bardzo tak. Dużo. Takie pejzaże trochę dźwiękowe. Trochę tak, nie? Ale z drugiej strony też jakby ci niewolnicy przybyli zza morza, więc myślę, że też jest dużo sentymentu po prostu do morza i tego, co jest za tym oceanem. Ta Afryka, z której zostali przywiezieni ci niewolnicy i później ta kapoeira powstała właśnie z niewolników, nie? To jest taka mozaika różnych rytuałów z Afryki,
Słyszałem kiedyś taką tezę właśnie o capoeirze, że to było też troszkę takie zakamuflowanie tego treningu sztuki walki jednak też, że oni nie do końca mogli oficjalnie w ogóle właśnie się szlifować w jakichś takich technikach, a tu było, że to taniec i udawało mi się tak jakby przejść trochę tej cenzurze, tak, która ich dotyczyła w pewnym sensie. No to jest jedna z teorii różnych, tak, nie? Bo tak naprawdę nie ma żadnych źródeł pisanych o niewolnictwie. Dużo zostało spalonych po prostu, jak się tam znieśli to niewolnictwo. Jako ostatni kraj na świecie Brazylia zniosła niewolnictwo. Także to taka historia dość mocna, więc trochę nie wiadomo, ten przekaz ustny jest. Więc jedna z teorii jest taka właśnie, nie? A jaka jest jeszcze, jakie są taki trochę rysu historycznego, jakbyś mógł nadać? To było tak, że ci Europejczycy niewolników sprowadzali z Afryki do Brazylii, to często ich mieszali. Tak, żeby z różnych plemion byli ludzie w jednym miejscu, w jednej senzali, powiedzmy, czyli w takim folwarku, gdzie pracowali. No to był specjalny zabieg, żeby się nie mogli porozumieć językiem. No i co im zostawało? Zostawało im muzyka, ruch, rytm, nie? Śpiewy jakieś. I to ich łączyło, nie? Oni jakby byli bardzo silni psychicznie i walczyli o swoją tożsamość. A jako, że nie mogli użyć tego języka mówionego, to i używali takiego języka sztuki i języka zabawy, nie? Po prostu jak mieli czas, czy wieczorami, czy między pracą, no to się jakoś tam bawili w tym. I to jest też powiązane mocno z różnymi rytuałami przejścia, które były w Afryce, które właśnie zawierały w sobie rytm, śpiew i ruch, nie? I to się później tak połączyło taką jedną mozaikę właśnie takich różnych rzeczy, więc różne elementy z różnych jakby takich rytuałów stworzyły capoeirę i tak naprawdę nie wiadomo, gdzie to powstało dokładnie, ta capoeira. Prawdopodobnie w wielu miejscach naraz, bo i w Rio de Janeiro, i w Salwadorze, gdzie tam jest naprawdę daleko od siebie, nie? W podobnym czasie. Tak. Super, a wracając jeszcze do festiwalu, to na przykład po tej edycji, w której byliście taką dużą grupą, macie taką opcję, żeby wyłapać, czy się trafił na przykład ktoś, kto potem kontynuował z wami treningi po tym wydarzeniu festiwalowym? Tak, tak. Super. O, wspaniale. Jest kilka osób. Tak. Kilka osób, zaczęły ekstra trenować z nami, prawda? Właśnie zobaczyły nas na friku, tak, i stwierdziły, że kurczę, fajna ekipa. Fajnie byłoby tam do nich dołączyć. Idealnie. Albo ktoś długo myślał o capoeirze i nagle w końcu miał okazję, żeby spróbować. Poznać źródło też, takie, tak, do którego potem można trafić od razu. Ja też tak miałem gdzieś tam w myśli trochę to, nie? Że to jest taki festiwal blisko Warszawy, gdzie na pierwszym friku też widziałem, że dużo ludzi z Warszawy, więc to był takie miejsce, gdzie można pokazać tą sztukę i później mieć przypływ tych nowych uczniów, powiedzmy, nie? I się super. Więc powiodło się to. Założenia. No i super. I to super. Same friki. Same friki z krzaku. Idealne miejsce na łowy. To, no właśnie. Dla nas też to dodatkowa radocha jest właśnie, bo nawet, wiecie, przy organizowaniu czegoś takiego nie jesteśmy w stanie potem nawet dotrzeć do części takich rezultatów, które gdzieś tam poniekąd wychodzą, a też właśnie o to nam chodziło, tak, żeby właśnie troszkę tych zajawek tam rozpuścić szerzej. Więc super, że można to teraz tak sobie sprawdzić i my też dziękujemy. Możemy podpytać. Tak, dokładnie. Jak tam, co tam. No właśnie, ale też w capoeirze wydaje mi się, że mega ważne jest to, że to jest, ani to nie jest tylko muzyka, ani tylko taniec, ani tylko społeczność, że jakby jest tak wiele składowych na całe to doznanie, taki experience capoeirowy, że każdy tam znajdzie coś dla siebie tak naprawdę. Czy chce sobie poćwiczyć po prostu dla wysiłku fizycznego, czy chce znaleźć rodzinę, to wszystko tam jest, nie? To wielowymiarowa sztuka. Tak, ja myślę, że najlepiej by było zaprosić chyba każdą osobę od nas z grupy i zapytać właśnie, co ją tam ciągnie, bo myślę, że historii będzie inaczej. Kiedyś właśnie Gibony tak naprawdę zebrał kilka tych historii do swojej pracy. Tak, pisałem pracę magisterską o tym wpływie jakby pedagogicznym, edukacyjnym wpływie capoeiry na człowieka i grupy jakby tak naprawdę capoeiry na człowieka. No i to bardzo ciekawe, że dużo ludzi... Jakieś tak pojedyncze jakieś wnioski. Tak, że przede wszystkim to społeczność i wspólnota. To jest coś, czego brakuje teraz w społeczeństwie w ogóle. I przez to, że mamy swój dom, naszą akademię, którą tam od 10 lat już od miasta wynajmujemy, to często ludzie mówią właśnie, że to jest mój drugi dom po prostu. Nie? I to... No niektórych pierwszy. Tak. Więc to tak trochę jest, że ludzie gdzieś z takiego pogranicza różnego
też obcokrajowców niemało jest, nie? Tak, dużo właśnie, to też jest, ja się bardzo właśnie z tego cieszę, że też mamy dużo właśnie osób z różnych krajów, jest jedna osoba z Kolumbii, ktoś z Włoch, z Hiszpanii, z Bośni, tak, z Serbii. Tak, to jest też takie miejsce, które imituje taki dom trochę, nie? Gdzie można odnaleźć właśnie tą taką rodzinę drugą. Mm-hmm. Baza plemienia. Taka, no, plemię, tak, tak. Czasami mówimy o sobie, że jesteśmy takim plemieniem. Plemię Zimby. Tak, i zaprzyjaźnione też plemiona później. No, tak, jasne, tak, tak. Cudownie, świetnie, że udało się stworzyć właśnie taką miejscówę. Mm. Jest tam dużo naszego potu. No, ale to jest zazwyczaj ślad po dobrym, udanym projekcie, nie? To nie ma być tak, że te rzeczy mają nie męczyć, tylko to zmęczenie ma być satysfakcjonujące, a nie frustrujące. I wtedy jest w porządku, wydaje mi się, tak, z takimi rzeczami. No, nasze treningi to potrafią być takie dość naprawdę wymagające fizycznie. Mm-hmm. Lubimy jakoś tak się zmęczyć. Tak, nasz mistrz chyba już nas tak nauczył, że często dotykasz po prostu takich swoich granic, że sprawdzasz swoje granice, dokąd możesz prawda, popróbować swoich sił. No i się nagle okazywało na treningach z naszym mistrzem, że wow, że do tej granicy dobijasz i że możesz jeszcze więcej, prawda? I to jest dla mnie coś niesamowitego, kiedy właśnie do nas przyjeżdżał Boca do Rio, którego pozdrawiamy, naszego mistrza. Tak, będzie widział. No, że tego można się było nauczyć, że się okazuje, że dasz radę. Nawet jak ci się wydaje, że już nie dasz rady, to nagle się okazuje, że możesz. Tak, tak. Zwłaszcza, że no właśnie, nawet przez subtelną pracę gdzieś te zasięgi tam się powinny troszkę rozszerzać. Czasami to jest kwestia tylko odkrycia tego, że już możesz tą rękę wyciągnąć jeszcze dalej, albo... No czasami właśnie jeśli chodzi o takie może kwestie, jeśli chodzi o rozciągnięcie, prawda, to jest może już druga sprawa, prawda, bo rzeczywiście niektórzy przychodzą bardzo mało rozciągnięci ludzie, prawda, którzy pracują przy komputerze i rzeczywiście w tej kwestii raczej ich nie zmuszamy, żeby oni nagle przełamywali swoje granice, bo to też jest, wiadomo, niebezpieczne. No, to ma być proces zawsze, nie? Tak, 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 tak. Mówię o samym po prostu wysiłku, prawda, że się okazuje, że jednak jeszcze tam, wiesz, dasz radę, prawda? Coś wycisnąć kolejną godzinkę. No bywało też tak. Bywało. No ale wiadomo, najważniejsze jest też słuchać siebie i to nasz mistrz często to mówi, prawda, że słuchajcie swojego ciała, to jest najważniejsze. No ale często jest tak, że nas jednak tam goni. Motywuje. Tak, też musimy uważać, bo jakby ta sztuka jest z Brazylii, z kraju gorącego, nagrzanego słońcem, gdzie te ciała są ciągle nagrzane, wiecie, nie? I jakby tam przychodzi się ćwiczyć i nie trzeba rozgrzewki, bo tam jest gorąco i po prostu wchodzisz po schodach i się pocisz. Tutaj w Europie zimą tak musimy większą uwagę zwracać na nasze ciała, żeby je odpowiednio rozgrzać, rozruszać przed treningiem, nie? Żeby od razu nie wyjść w taki dużą intensywność. Mm-hmm. To się może też... Tak, to jest bardzo skończyć. Mądre, tak, jak najbardziej. Też myślę, że warto powiedzieć o naszym mistrzu, bo jest tak, że to jest... Mestre Boca do Rio właśnie z Salwadoru, da Bahia, i on do nas przed pandemią 2 razy w roku przylatuje na 2-3 tygodnie i spędza z nami czas i nam jakby pokazuje drogę w tej capoeirze, więc też mamy taką referencję dość mocną. Super. Gdzieś on też wywodzi się w takiej linii mistrzów od Mestre Pastini, więc jego pierwszego mistrza, który wprowadził capoeira Angole do akademii w ogóle, bardziej usystematyzował to nauczanie capoeiry. I jest takim najbardziej znanym mistrzem, nie? Też w popkulturze w ogóle też jest znany. Więc też wywodzimy się z takiej bardzo rootsowej linii capoeira. Capoeira od źródła. Od źródła, tak. Ale jak to się... już... proszę. Jak to się stało w ogóle, że do Polski trafiła capoeira? Kojarzycie tą historię? Czyli ja trochę kojarzę to z filmem. Taki był taki film... Nie pamiętam, jak się nazywa. Nie, to taki popkulturowy film, w którym capoeira występowała. Mm. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ja to pamiętam Mortal Kombat? Nie, Mortal Kombat. Była taka gierka, w której była jedna taka postać, która robiła capoeira. To nie Tekken? Tekken. Chyba w Tekkenie. No. Ale wiem, że ten film jakby był taki, że ta capoeira nagle się pojawiła gdzieś na ekranie i się ludzie gdzieś tam zajawili. Czy my robimy tą capoeirę taką niepopularną bardzo, że tak powiem. Chyba bardziej rootsową. W Polsce to jako jedyni robimy to. Jedyną...
W Toruniu teraz trochę czy, tam... Czym się różni ta wasza rootsowa wersja od tej, którą można spotkać normalnie w Polsce? Przede wszystkim kładziemy dużo większy nacisk na muzykę, śpiew, taką ekspresję ciała, taniec. Tak, ruchy są bardziej zrytualizowane. Mhm. Nie ma, może nie jest taka, nie ma na pewno tego, czego jest w regionalu, czyli pasy, prawda, że są stopnie jakieś, stopni. No, to bardziej na szacunek wszystko. Tak. No i taka główna różnica, którą ja słyszę, to capoeira regional tłumaczy capoeira jako sztukę walki. Mhm. Ja, jakby my, angoleiros, raczej nigdy nie powiemy, że to jest sztuka walki. To jest sztuka złożona z wielu elementów. Nie? Sztuka walki jest tak samo ważna jak taniec, jak śpiew, jak muzyka, teatr. Mhm. Nie? Więc to jakby to jest taka główna różnica jakby patrzenia na tą sztukę. Nie? Mhm. Nie bagatelizowania żadnych elementów. Tak, tak. Mhm. Jednak... Też taki więcej teatralnych, teatralności jest też więcej, prawda? Tak, ja bym powiedział, że to więcej jest teatru niż sztuki walki tak naprawdę w tym. A moglibyście opisać właśnie, bo tak, jest część osób gra i w trakcie tej gry dwie osoby wychodzą na, czy to można tak, nazwać pojedynkiem? Grę, to po prostu grę, prostu tak. Gra. To trochę jak takie szachy, powiedziałbym. Mm-hmm. Taki język, dialog. Nie? Czasami ja to lubię tłumaczyć capoeira jako grę w dialog tak naprawdę, że my się uczymy języka. Tak, no rozmowa. Rozmowa. Nie? Pytania, odpowiedzi są ruchy, które są pytaniami, są ruchy, które są odpowiedzią na dany ruch. Uniki, ataki. Tak. I non-stop nawiązujemy ze sobą jakąś rozmowę. I fajnie, jak ta rozmowa jest płynna. Prawda? Mm. Bo jeżeli tylko jedna osoba dominuje, to wiadomo, tamta przestaje odpowiadać. Nie jest dialogiem, nie? Jeśli jedna osoba zadaje pytania ciągle, to nie jest dialog. Tak, właśnie ja bardzo lubię, kiedy właśnie capoeira, kiedy właśnie jak widzę, kiedy dwie osoby zamieniają się w taką kulę, która po prostu tak się toczy tam i to jest chyba najprzyjemniejsze. I jakie są zasady tej gry, w sensie, czy na czym polega ta rozmowa? Przede wszystkim nie używamy rąk, jakby do żadnych popchnięć, uderzeń, tylko nogi i głowa. No i to jest trochę tak, że ja tak sprawdzam, czy ty znasz odpowiedź na moje pytanie. Oczywiście jak dłużej ćwiczę capoeirę, to jakby... Możesz zadać bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie, tak, dokładnie. I trochę to gdzieś tam o to chodzi dla mnie, nie wiem jak ty to widzisz. Jejku, i dla mnie na każdym etapie, będąc już, trenując już może z 7 lat capoeirę, mam na każdym etapie mam inne przemyślenia co do tego, bo pamiętam w ogóle dla mnie takim wyjątkowym chyba momentem było, kiedy przyśniła mi się w ogóle capoeira, jak zaczynałam trenować, to nie zapomnę, jak dla mnie to był taki mocny sen, kiedy... Właśnie patrzę, w takiej ciemności widzę na sali naszej w Akademii Capoeiry stoi właśnie ta grupa naszych angoleiro w takim kręgu i oni stoją i tak próbuję się przedrzeć, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Patrzę, a tam ktoś gra, właśnie dwie osoby grają. Ja się pytam Agnieszki, prawda, kto tam gra? Ona mówi, że ty masz tam grać właśnie ze sobą, że ja, okazało się, że ja tam byłam i czekałam na grę z samą sobą. W ogóle ja tak, to poczułam, że to jest naprawdę grube. I czasami, i rzeczywiście tak na początku pamiętam, że dla mnie to było, ja to strasznie przeżywałam, bo ja tylko myślałam o sobie, jak wchodziłam do gry. Nie myślałam o drugiej osobie, tylko się skupiałam bardzo na sobie, że muszę pamiętać o tym, o tym, o tym. I ja czułam, że to jest taka walka z samą sobą bardziej, prawda, że jak zaczynam za szybko grać, to wszystko jakby ze mnie wynika. No i z czasem zaczęły mi się zmieniać te rzeczy, na które zaczęłam zwracać uwagę. Teraz więcej mam koncentracji na drugą osobę i się staram skupiać na drugiej osobie i wtedy lepiej mi gra wychodzi. Kiedy bardziej się skupiam na... Oczywiście muszę pamiętać o jakichś ważnych rzeczach, żeby na przykład na nią patrzeć, prawda, żeby być uważna. Ja też utrzymać swoją strukturę. Tak, i oczywiście nie dać, no tak jak to ostatnio ty Gibony mówiłeś, żeby zastanowić się, czy ta druga osoba nie wciąga cię w swoją grę, prawda? To też jest ważne. Właśnie, a tu jest, no też tutaj panuje taki trochę timing, że na przykład pada pytanie i to nie jest tak, że na odpowiedź można czekać wiecznie, nie? No dokładnie, bo gramy do rytmu, do muzyki. Tak. To jest ważne. Żeby masz nie zdążyć odpowiedzieć, nie? Gramy do rytmu, żeby ruszać się do rytmu i tak. To jest ten taniec, nie? Że jakby jest określony czas na odpowiedź, no bo uzależniono tego rytmu właśnie, nie? Tak, tam jest strasznie dużo rzeczy w ogóle, o których można tak opowiadać. Ciekawy temat poruszyłaś, że to ty grasz ze sobą, na przykład, nie? Bo jest taki też temat w capoeirze, że jakby jest
mały krąg capoeiry i duży krąg życia. Mhm. Że można szukać odbicia siebie w kręgu capoeiry na to, jak reagujesz na rzeczy w życiu. Mhm. No tak, ale o relacjach między ludźmi też na pewno bardzo dużo wychodzi w takiej zabawie. Tak, tak. Że to tak. Nie tylko sprawność fizyczna i jakby umiejętność w ogóle tych poruszania się, tylko jeszcze mogą właśnie wyjść psychicznie. Nawet cechy psychologiczne takie tak, właśnie. Tak. Ktoś jest właśnie bardziej przejęty tym, żeby, nie wiem, ma cel jakiś wygrać albo zrobić coś szybko. Tak, tak. I to wtedy widać, już nie da przestrzeni tej drugiej osoby i wtedy ta zabawa trochę się krzaczy, więc tak. To też nie jest do końca to rozwiązanie. Mega dużo tu się dzieje, nie? No nasz mistrz na przykład widzi, jak ktoś wchodzi grać capoeirę, to na przykład widzi, w jakim momencie w życiu jest ta osoba. czy jest w dobrym momencie, czy gdzieś tam ma jakieś problemy. Więc też dużo o tym mówi czasem, nie? Pokaż mi, jak grasz, a powiem ci, kim jesteś. No, coś w tym jest. To bardzo też właśnie zauważyłam, że tu dużo chodzi o utrzymaniu balansu. Prawda? Właśnie, żeby czegoś nie było za dużo, czegoś nie było za mało i to jest wiecznie szukanie jakiegoś balansu, tak jak w życiu, prawda? W tej grze. A po co to robimy? Po to, żeby właśnie stworzyć ten rytuał capoeiry, tą ceremonię, czy święto, no to różnie można nazywać, czyli krąg capoeiry, gdzie spotykamy się wszyscy i na żywo gramy muzykę, śpiewamy, siedzimy w kręgu i dwie osoby wchodzą do środka, żeby grać capoeirę, która tak naprawdę nie do końca ma jakiś cel, czy to jest zasady, nie? Czy są te pytania, odpowiedzi, ale jakby nie widzę w tym jakiegoś takiego celu. Aktywne spędzenie czasu. Tak. Ale to, że się tworzy taka energia, nie? Że ci, co grają i śpiewają, wysyłają energię do środka, żeby stworzyć coś pięknego, żeby te dwie osoby, które grają, mogły stworzyć coś pięknego i później one wchodzą dwie kolejne i się zamieniamy. Tak? I często jest tak, że jest dobra energia, dobra muzyka, dobrze ludzie grają na instrumentach, jest piękny śpiew, no to w środku tej chody, tego kręgu, robisz rzeczy fizycznie, których na co dzień nie wyobrażasz sobie, że możesz zrobić. Nie? Wychodzisz z tego kręgu i mówisz, wow, co ja ci ruchy robiłem. Tak, i często się powtarza właśnie takie słowo, właśnie, że dobra energia, prawda, że była dobra energia. Często określamy, jak się skończy właśnie rytuał rody, czyli kręgu, że mówimy, o, dzisiaj była naprawdę dobra energia. I tak w sumie może rzadko się na tym zastanawiamy, czym jest ta właśnie dobra energia, prawda? Co było składową tej dobrej energii? I chyba często właśnie wchodzi to skupienie może ludzi, prawda, na tych osobach, które są w środku. I to jest bardzo ważne, żeby wyszła dobra gra w środku, to i osoby, które grają na instrumentach, muszą mieć jakby uważność na tych, co są właśnie teraz w trakcie gry. I osoby, które siedzą i które śpiewają, odpowiadają w tym chórze, prawda, które śpiewają, też muszą jakby skupiać swoją uwagę na nich. I wtedy zauważyłam, że troszeczkę inaczej wychodzą gry, jak kiedy ludzie są rozkojarzeni i patrzą tak na boki, prawda, niby śpiewają, ale jakby nie patrzą, co się tam dzieje, a inaczej jest, jak się skupiają i na przykład mają też jakąś intencję, że chcą, żeby im to dobrze wyszło, prawda. I to też jest, intencja jest bardzo ważna w tym wszystkim. No właśnie. Gdzieś tam też patrzymy, żeby ten krąg zawsze był zamknięty, żeby nie było dziur, gdzie ta energia wylatuje. Tak. Nie? Zrobić takie rzeczy, które w ogóle jak sobie teraz myślę o tym, to nie wiadomo, o co chodzi, nie? Ale to ma znaczenie, tak, nie? Tak. Gdzieś ma znaczenie. No, nie można na to spojrzeć, bo właśnie z jednej strony można to traktować, trenując, jako właśnie zwykłe oddanie szacunku tradycji, ale właśnie można sobie pójść też w takie właśnie szamańskie, już bardziej rozkminy, że to jednak ma też jakiś wpływ na właśnie na samo to, jak pójdzie w tym kręgu, albo na samą tą atmosferę, która gdzieś tam w jakimś mikrostopniu też się przekłada na performance jakiś finalnie. Tak, no to jest performance, bo to nigdy nie jest zaplanowane, nie? Te ruchy. To zawsze jest improwizacja ruchowa. Mimo, że mamy jakieś te i powiedzmy tam około 20 takich podstawowych pytań i odpowiedzi, to piękno tej gry tworzy wszystko, co jest pomiędzy tymi. Czyli nie ma, bo na przykład większość sztuk walki ma jakieś tam na przykład swoje właśnie te układy, formy, że jest tak jakby dla samego systematyczności nauki ruchów. To w capoeirze jest tak, że właśnie, czy też jest tak, że na początku uczysz się na przykład jakiegoś zestawu, nie wiem, czterech podstawowych pytań i odpowiedzi, z tym dopiero zaczynasz wchodzić do kręgu, czy jak to działa na tym etapie poznawania tego, jeśli byście mogli coś powiedzieć? No tak, to może ja powiem coś więcej. Jestem w roli trenera też i nauczyciela w tej grupie. Więc tak, najpierw trzeba się nauczyć kilku podstawowych pytań i odpowiedzi. I tego uczymy. I z czasem, no jest dżinga jeszcze. Dżinga, czyli taki ruch, który jest wszystkim i niczym tak naprawdę.
Taki podstawowy ruch capoeiry, nie? Taki łącznik, powiedzmy. No i tam jest dużo właśnie balansu, równowagi i z tego też wychodzą pierwsze ruchy, nie? Pierwsze ataki, pierwsze uniki. No i to jest, ta nauka capoeiry jest takim długim procesem dość, bo żeby tak naprawdę grać capoeiry i czerpać korzyść z tego, taką fajną w grze capoeiry, nie? To trzeba się trochę jednak pouczyć tego, nie? Tak z rok to trwa, żeby tak naprawdę wejść i poczuć jakby, że ja wiem, co robię w tym, nie? Że nie tylko uciekam i tutaj próbuję coś zrobić, tylko wiem, dlaczego kopię, wiem, w którym, że chcę głopać w głowę, tak? Żeby przesunąć tę osobę. Więc są pewne, no na początku dużo jest techniki tak naprawdę. Jak ułożyć ręce, nie? Jak z tego kopnięcia wyjść do pozycji, która jest bezpieczna, z której możesz zrobić unik albo atak. Więc ja dużo uwagi kładę na technikę na początku. Jak odpowiednio zrobić to jedno kopnięcie i ten jeden unik. Bo też jak podpatrywałam niektóre gry, to tam właśnie tak jak mówisz o kopnięciach, to jest tak zupełnie bezkontaktowo, w sensie bezdotykowo, że to jest tak płynie wszystko. Jeżeli jest znasz odpowiedź. Tak. No, jak się zawahasz, to... No to staram się zatrzymać, tak? Żeby tak władać swoim ciałem, żeby zatrzymać nogę obok, wiesz, tam centymetr po prostu od głowy, żeby nie zrobić krzywdy, no bo jak zrobimy krzywdę komuś, to gra się skończy i co? I koniec zabawy. No tak. Nie? A my chcemy, gramy tą capoeirę po 5 minut, 7, 10 czasami, jak dobrze płynie. No taka kontrola też jest chyba fajna dla samego treningu właśnie też. I rozumienie tej przestrzeni, tych odległości i ta precyzja jest niesłychanie w tym momencie ważna, bo żeby to było widowiskowe, no to ta odległość powinna być jak najmniejsza. No właśnie, już później jak wiesz, ćwiczysz dłużej, no to już faską jest, że jak tam wiesz, robisz unik na milimetry po prostu. I to przygotujesz na noga, nie? I wtedy wiesz, już jest takie super blisko. Matrixowo. Tak. Ale czasami też jest taka gra, na przykład z dzikim lubię czasami pograć tak, że jest kontakt, nie? Że gramy tą grę, gdzie nagle w pewnym momencie robimy ten kontakt, nie? Że jest kopnięcie. To jest kontrolowany kontakt. Ale kontrolowany, tak. Tak, bo ty masz zaufanie do dzikiego, że on, bo jak grają dwie już takie zaawansowane, doświadczone osoby, to na przykład gibony już wie, że dziki na pewno się wyrobi, tak. Prawda? Więc oni mają już do siebie też zaufanie i to też jest inaczej, jak się gra z kimś początkującym, to wiadomo, że nie na pewniaka nie kopniesz go, tak wiesz. Zasada ograniczonego zaufania. Z myślą, że on na pewno uniknie, tylko masz tą dozę, że on może tego nie uniknąć, tak, prawda? Ja też ja kojarzę, jak byłam u ciebie na treningu zresztą, że jak osoba jest początkująca, to wiadomo, że tam instruktor czy ktoś, kto z nią ćwiczy, no to wolniej wykonuje te wszystkie ruchy i dla mnie to też było takie odczucie, że musisz naprawdę mieć już te mięśnie wyrobione i kontrolować to ciało, że ten ruch robisz w zwolnionym tempie po prostu i przesuwasz tą nogę w jakiejś takiej pozycji kosmicznej, wiesz, że to no, działa na całe ciało. Tak, świetnie. Tak, naprawdę całe ciało jest zaangażowane w to. I też jaka koncentracja, no bo jednak trzeba reagować od razu. Plus równowaga, no bo szybkie kopnięcie jest znacznie łatwiejsze niż przeniesienie nogi po prostu w ten sposób. Ale równowaga właśnie i ta moc mięśni też, która ci pomaga tych utrzymać. Tych głębokich, których się często nie ćwiczy przy takich zwyczajnym podejściu do treningu. Ja to miałam na tai chi też, zresztą wszyscy mieliśmy, był moment, że trzeba podnieść nogę bardzo powoli do góry i potem ją opuścić i nagle czujesz, że szybko jesteś w stanie to zrobić, nawet wyżej jeszcze, ale powoli, no to już dopiero jest widzi się swoje inny level. Realną wytrzymałość. A czy capoeira to jest sport kontuzyjny? Tak naprawdę kontuzje takie, że w trakcie gry to rzadko się zdarzają. Bardziej jakieś przeciążenia. Mhm. Nie? Że ktoś przesadzi z... Tak, ktoś przesadzi gdzieś tam z treningiem. Muzyka za bardzo go poniosła. Wiedzie. No, czasami tak jest, bo jak jest dobra energia w chodzie, to gdzieś tam nie zwracasz uwagi na ból. Można się zapomnieć. No, tak, na dobrym festiwalu też człowiek jest w stanie tańczyć dłużej niż w jakichkolwiek innych okolicznościach. Potem to dwa dni się chodzi na ukierkę. Swoje limity po prostu. Dokładnie. I to są te takie ruchy, których się nie używa na co dzień, jakby, nie? Tych mięśni, więc czasami... No ja mam tak dużą rozkminę, jak uczę capoeiry teraz już po ileś tam latach doświadczenia, żeby jak wprowadzić tą osobę do tego świata ruchów tak naprawdę, przygotować jego ciało, żeby właśnie nie przeciążyć kolan, nie przeciążyć gdzieś tam rąk, nie, nadgarstków. Nadgarstki i kolana chyba to są najbardziej newralgiczne miejsca w ciele.
No, podobnie w tajczy, bo mam więcej doświadczeń z tajczy jednak i to właśnie ta powolność, myślę, jest dobrym kluczem, bo jest bezpiecznie, bo masz czas, żeby obserwować, a to, co wy mówiliście wcześniej, że najważniejsza jest to obserwacja własnego ciała, to ten wolniejszy ruch jednak pozwala dać sobie na to czas. Tak. I ktoś ci musi właśnie to powiedzieć, bo tak, tak, obserwuj na swoje ciało, tak. sam sobie tego nie powiesz. No. Każdy naturalnie przychodzi z takim przeświadczeniem, że właśnie jak robię powoli, to że to jest leniwe, albo albo właśnie, że takie, że właśnie nie robię tej pracy w trakcie tego, a być może zrobisz ją dużo większą właśnie robiąc ten jeden ruch w trakcie czterech takich powtórzeń regularnych. Nie? Też ciekawe było właśnie, co powiedziałeś, że tak jakby te osoby spotykają się bez celu. I tak sobie zaczęłam myśleć, że no w sumie to jest z jednej strony niesamowite, że to nie jest właśnie, że muszę wejść i wygrać z kimś, tak? Tylko jakby wchodzi się tam z zupełnie innych przyczyn i też wydaje mi się, że czy to nie jest właśnie trudne dla nowych osób, że mówisz im, no to teraz wchodzisz i właściwie co, nie wiadomo, cokolwiek. Tak, nie wiadomo, musisz odpowiadać, ale nie wiesz ile czasu, nie wiesz po co. To, czy mówisz, zahacza o odpowiedzialność osoby, która dłużej ćwiczy, o tą nową osobę, żeby ją w tej grze poprowadzić na początku, nie? Czyli żeby te ataki moje były widoczne, wolne i żeby było widać, aha, dobra, to ja atakuję, ty uniknij, okej, to ja zrobię kolejny atak, żebyś ty uniknął albo uniknęła i gdzieś tam powiem, dobra, teraz ty atakuj, nie? Zrób atak, więc to tak naprawdę jest ta odpowiedzialność o nowe osoby, jakby tkwił w nas wszystkich tych, co dłużej ćwiczą, nie? U nas też jest taki trochę tryb, że z jednej strony gdzieś tam ja, Dziki, albo ktoś tam, Łukasz robi trening i uczy, ale tak dużo też uczymy się od siebie, nie? Więc tak jak te osoby nowe, które tam, nie wiem, są ćwiczenia w parach, więc jest jakby luz, żeby na przykład Ewa, która teraz nie robi treningu, ale też mówiła, czekaj, tu masz trochę nogę nie tak, więc też taki ten dyskurs, że tylko ja jako nauczyciel wiem i tu mówię, jak trzeba robić, to trochę znika, bo my się dużo też od siebie po prostu uczymy nawzajem. Jak to jest no w plemieniu, nie? Że starszyzna przekazuje wiedzę i każdy, kto wie lepiej, to po prostu pomoże reszcie. Tak. No i też jako nauczyciel pewnie w jakiś sposób też uczysz się od tych nowych osób właśnie tego podejścia, nie? W sensie, bo jednak na każdego trzeba znaleźć jakiś sposób. No dokładnie, prawda? Dokładnie. Więc to ciebie też na pewno rozwija ten kontakt zawsze jako potem... przekazującego dalej. Każdy ma też swoje ciało ze swoimi limitami i trzeba patrzeć na to też, widzieć, nie, kto co może zrobić, żeby nie przesadzić też, nie. Jeśli wyjdziemy w treningu na wyższy bieg, że tak powiem, intensywności, bo nie zawsze robimy takie wolne rzeczy, nie, czasami fajnie jest jednak w taką intensywność wejść, no to też trzeba uważać, żeby nie przesadzić. A z kolejnej strony i tak ta odpowiedzialność zawsze zostaje też po stronie tego, który przychodzi, ćwiczy, no bo tylko on wie, co się dzieje w jego ciele. No właśnie. No staram się powtarzać to często, nie? Że to jest twoje ciało, ty wiesz najlepiej. Więc róbmy te rzeczy, ale z uważnością. Tak, ale to, co ty, właśnie to, co fajnie, że ty gibony robisz, to, że masz oko na wszystkich i to czasami jest trudne, bo przychodzi, nie wiem, czasami 17 osób i musisz obserwować każdą osobę i zobaczyć, czy ona dobrze wykonuje właśnie dany ruch, prawda? A na koniec treningu oczy. W każdą stronę, tak. A jak to jest, że czy to jest taki już podział, że jest na grających i ćwiczących, czy to wszystko się miesza, w sensie, że wymieniacie się instrumentami na przykład? Więc jak... Na treningu jest tak, że wszystko robimy razem, że na przykład mamy teraz pół godziny muzyki, wszyscy gramy muzykę, później jest trening fizyczny, jak jest ten jakby ceremonia choda, no to wtedy się wymieniamy. Oczywiście ktoś, są tam trzy berimbały i na nich jakby nie może każdy grać, nie? Więc trzeba pewnego skilla, żeby grać na berimbale w chodzie. Więc to trochę też, jak przychodzi już czas tego rytuału, chody, to jakby chcemy to robić jak najlepiej, potrafimy. Więc jeśli ja nie potrafię dobrze grać na jakimś instrumencie, to raczej nie usiądę, nie będę na nim grać, nie? Bo to od razu słychać i się wybija. Więc chcemy jak najlepiej robić to. A jakie instrumenty w ogóle są? To mamy trzy berimbały. Możesz podnieść, pokazać, na przykład trochę o konstrukcji pogadać, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, a mają okazję zobaczyć, więc... Dobra. Czyli to jest berimbau, czyli łuk muzyczny, według tam badań jeden z najstarszych instrumentów na świecie. Oczywiście nie w tej formie, bo one są w różnych formach. Pokaż go tutaj troszkę nam bliżej, żebyś nam się w kamerach zmieścił. Tak, najlepiej jakbyśmy damy radę go na stole położyć. No. Tędy, uważaj na swoją szklankę. Czy mam?
I teraz pokażemy, co tu jest za zwierz. To o, sówka. A, jest. Właśnie, to jest sowa. Nasza koleżanka z grupy Maja. Jest artystką i, robi takie rzeczy, wypala. No to jest specjalne drewno, to jest z Brazylii, biriba się nazywa, które właśnie, bo ktoś, ten birimba trzeba naciągnąć tak jak łuk, nie? Więc jak później my kończymy grać, to go rozpinamy, czyli, więc to jest specjalne drewno, które tak się nie odkształca łatwo. Jasne. Więc tam właśnie, i to też, takie mocowanie. Tak, dokładnie. A z drugiej strony jest tak jak na cięciwie rzeczywiście. A, czyli tu się robi pętelkę, tak? Tak, tak. I dzięki temu też można stroić ten... I tykwa, która działa jako pudło rezonansowe. Dokładnie. Tak. I struna. To i struna, oczywiście. Klasycznie to w capoeirze to struna była z opony wydłubywana. I, a teraz trochę się tu wycwaniliśmy i kupujemy struny do fortepianu. O! Fortepianowe. Tak, i gra się pałeczką. I gra się baketą. To akurat jest też specjalne takie drewno, które jest twarde i takie sprężyste, fajne. Tikum, nie? Tak, tikum, taka palma. Tak, do tego mamy monetę, którą nazywamy Dobrao. To akurat też dziki robił, wypalał tutaj, czy jak on wyżerał, jak to się mówi? To technika. Kwasową. No, kwasową. Tak, tak, tak. No, to kiedyś też dużo, się też kamieni używa, ale u nas w grupie jakoś jest tak, że lubimy używać takich monet. I to ci służy do wytworzenia pewnego brzmienia? Tak, Może jakoś spróbuję to lekko pokazać, żeby było widać, że jest dźwięk otwarty. Jak przyłożę mocno, to jest zamknięty, ale jak lekko, to jest taki szelest, a pudło robi takie różne... Dobra zajawka. I też pewnie, czy koszulka, czy na skórę, to też ma znaczenie. No tak, bo jeśli tutaj będę miał zamkniętą basę, jakby zamkniętą, czyli mam przy ciele, to ten dźwięk głuchy. Głuchy, nie? A dzięki temu. Czyli ile berimbau ma takich dźwięków podstawowych? Trzy podstawowe, powiedzmy. Czwarty to jest z połączeniem. Jest niedużo tak naprawdę. Nie ma żadnych progów, nie ma większych komplikacji. No spoko, można to... No i od tego, jak tutaj, czy ta kabasa tykwa będzie wyżej czy niżej, to też regulujemy te dźwięki. I kashishi. Czyli takie, taka grzechotka. I co ciekawe, my to wszystko potrafimy zrobić sami. O, czyli sami robicie tak? Tak, sami. Czy to, tak, tak. Czy to materiał jest potrzebny jakby z Brazylii głównie. Tam w Polsce też są te kije, ale one się odkształcają szybko. Z ratanu chyba. Z ratanu to robiliśmy. To też jest kolejny aspekt wielozadaniowości jakby capoeiristy, angoleiro, który potrafi zrobić też swój instrument, nie? Więc... Jest ruch fizyczny, muzyka, śpiew, wytwórstwo instrumentów, rytm. Dołożyć można właśnie jeszcze jakąś tam ekspresję dodatkową, warsztatową, niezwiązaną dokładnie. Z tematem. Więc jak widzicie, wszystko jest to zdobione gdzieś tutaj nawet baketa. Właśnie to też, że capoeirista musi umieć grać na birimbale i równolegle śpiewać. No. Kolejna synchronizacja, lateralizacja półkul mózgowych. Super. Jeszcze używamy pandeiro, czyli takiego... Tamburyn z membraną. No, też można go tam... Jasne, podstroić. Tak, i no w Brazylii, jak zobaczycie kogoś z pandeiro, to zazwyczaj jest kojarzony z sambą, nie? A jeśli ktoś jest z berimbałem, to raczej, to jest capoeirista. Mamy jeszcze bęben, atabaci. Choć my używamy kondi, bo jakby te tabaki to jest taki bęben, który tam też robią w Brazylii. I przeszkadzajki. I przeszkadzajki agogo, czyli taki dzwoneczki. Taki dzwoneczki, albo z kokosa też. I heku-heku, czyli taką tarkę. Heku-heku, czyli... to brzmi jak dźwięk, który wydaje. No. Nie, coś takiego. Tylko... Żaba trochę. Mamy 8 instrumentów, które uczestniczą w tym rytuale. I też jest jakby to jest ta różnica między capoeirą angolą i capoeirą regional, że my mamy tych instrumentów 8, a oni zazwyczaj używają 3. Czy 2 berimbałów i pandeiro, nie? Ale choć różne są także. No tak. No i jakby dobrze jest grać na wszystkich
Tak, czyli tak stopniowo można właśnie się uczyć powoli każdego instrumentu, tak? Tak, tak. Więc jakby uczymy. No wiadomo, te przeszkadzanie są na początku najłatwiejsze, bo to przez cały czas robisz to samo, pum, pam, pum. Ale robisz to w rytmie. Robisz to w rytmie i śpiewasz do tego później i nagle się okazuje, a to łatwe, nie? No to śpiewamy piosenkę. I dobra, ale to właśnie to się ciekawy wątek otwiera, bo o tyle, o ile właśnie ludzie siedzący przy komputerach często są nierozruszani, czy tam właśnie nie znają nawet swoich zakresów realnych, tak się też trafiają ludzie, którzy niekoniecznie mają dobry słuch muzyczny, czy wyczucie rytmu, i to czasami trwa długo, żeby to wypracować. I teraz macie na to jakieś, tutaj nie wiem, są jakieś tajemnicze metody KPR, z KPR. Wiesz co, po prostu robić ćwiczyć. Jasne. Ja osobiście to bałem się jakby tych treningów muzycznych, bo mamy taką konstrukcję, że wszyscy najpierw pół godziny muzyki minimum. Ja śpiewać to się po prostu tak obawiałem, jakoś tak się stresowałem. Zdarzało mi się po prostu przychodzić tylko na fizyczny trening, bo się gdzieś tam uciekało. Dużo osób tak miało, że uciekało przed muzyką, bo no właśnie to tak wygląda nasza edukacja, prawda, że muzyka po prostu jest, mam wrażenie, że źle prowadzona, jest dzielona często na tych, co potrafią i nie potrafią, i gdzieś ta trauma zostaje. Mówisz o edukacji w ogóle państwowej. Tak. Ale tak, w ogóle też w domach, na ulicach, w sensie nigdzie nie ma, że ludzie śpiewają. Tak. Ktoś śpiewa i zaraz od razu jest, o Jezu, jak fałszujesz. Zawsze krytyka. A ja też pamiętam takiego nauczyciela śpiewu, który właśnie też powtarzał, że tutaj jest w tej części świata też sam śpiew jest trochę bardziej wymagający, ponieważ przez zimno gardło się jednak trochę zaciska i przez każdy zimny sezon jednak ten nasz organizm reaguje zupełnie inaczej, kiedy masz przez cały rok ciepło. Plus jeszcze kulturowo to chodzisz śpiewają, i śpiewasz to, cały rok. To jest to, no, jest to mniej naprawdę wymagające pod względem treningu, żeby dojść do jakiegoś takiego użytecznego poziomu. Więc no, jest tu kilka na pewno tych czynników, które na to wpływają, ale właśnie fajnie, że dzielnie tak jakby jest to zrozumienie, że po prostu trzeba ćwiczyć. Otwieracie też. Tak, że jakby nie oceniamy, nie, po prostu nie wyrzucicie człowieka, który nie będzie mógł złapać rytmu. Nie. Najwyżej dostanie kopniaka przez przypadek. Nie złapie rytmu po prostu. Nie, no jak jest oczywiście, jak jest w tym wchodzie, czyli w tej ceremonii naszej capoeiry, no to nie może tak być, że ktoś gra i się myli, nie? No ale jak się uczymy, to wiadomo, trening jest po to, żeby się pomylić. Tak, po to się uczymy, no jak się nauczyć, jak się nie pomylisz, no nie da się. A jak jest z dzieciakami? Czy uczycie też dzieciaki i czuć, że one mają na przykład naturalny flow bardziej w tym? Wiesz co, no ostatnio jakoś ciężko z tymi dziećmi po pandemii nam. Przed pandemią jakby naprawdę mieliśmy cały czas, co roku grupy dwie dzieci. No i różnie. Niektóre dzieci łapią raz, dwa, niektóre mają z tym problem. Czyli to nie jest tak, że właśnie... Nie tylko to kwestia z wieku. Tak, że jakby dorośli są już, mają więcej takich jakichś ograniczeń psychiczno-fizycznych, a dzieciaki łapią szybciej. Nie masz takich obserwacji? Wiesz co, chyba nie. Pewnie dzieciaki mają jakoś łatwiej w tym, żeby zacząć coś tam śpiewać. No to z takich totalnie zrozumiałych względów. Uniwersalna prawda. Tak. Gdzieś no, się przychodzi na tą capoeirę, dobra, jest trening muzyczny i uczymy się nowej piosenki, no i każdy po kolei śpiewa i nagle przychodzi kolej na ciebie, a tam jest 12 osób na treningu i gdzieś tam czuć, że te osoby, które pierwszy raz przychodzą, to gdzieś czasami mają taki bezdech. Muszę zaśpiewać przed wszystkimi, nie? No ale ja też tak mam, na przykład ja śpiewam dużo i wszędzie, ale to tak chyba jest, jakoś tak działa, nie wiem, chyba naturalnie, że jak masz zaśpiewać tak, wiecie, właśnie na takim treningu i na początku na treningach mi też było ciężko śpiewać, mimo iż jestem oswojona niby, prawda, z tym, że ktoś słucha, to jednak tam na treningach czasami też czułam, że się stresuję, prawda, że jak nie znam tej piosenki, jak już znam wszystkie piosenki, to już mi jest łatwiej, wiadomo, ale jak się czegoś uczę i jesteśmy w trakcie treningu, to chyba to jest taka rzecz naturalna, że się gdzieś każdy stresuje i... Czyli capoeira pozwala rozszerzyć swoje bariery, czy przejść, strefę pokonać swoje bariery. Tak, ale że fizyczne, psychiczne i właśnie te też społeczne. No tak, to jest bardzo tak, że się trochę... Tak. Mamy jako grupa już, która już żyje ze sobą. Cała sama grupa, to już 13 lat w tym roku będzie miała, że są pewne, nie wiem jak to powiedzieć, nie zasady, ale to jak się komunikujemy do siebie, to jak jesteśmy zwyczaje, ze sobą, pewne tak. Zwyczaje, no pewne konkretni ludzie są, nie? Którzy tworzą tą grupę, więc ktoś nowy przychodzi, no to jednak gdzieś tam się jakoś musi dostosować do tego, nie?
Czy to nie jest tak, że my wymagamy jakichś zachowań konkretnych i mówimy, ej, ty się tutaj źle zachowujesz, nie? To jest taki naturalny proces, nie? Też w wyniku właśnie z tej mojej pracy magisterskiej, że tak to jednak działa. Ktoś przychodzi do jakiejś grupy, no to tak raczej się nie wchodzi z takim, o, tu coś zaraz wszystko powiem, jak ma być i tylko się raczej tak... Najpierw obserwuję. Dużo zależy od osobowości, która się trafi. No. Bo... tak, też. Ale, cała struktura się chyba kształtowała też, myślę, że w wyniku, jak te osoby, prawda, które zakładały grupę, one gdzieś jakby pewnie na podstawie jakichś prób i błędów zobaczyły, że pewne rzeczy są dobre, które fajnie wcielić w życie, a niektóre może gorsze. Na przykład mi się bardzo podobał zwyczaj, że po treningach zawsze siadamy w kole i rozmawiamy. Co było fajne, co było trudne, co było łatwe i to mi się bardzo podoba ten zwyczaj. Zawsze to jest, nie? Zawsze, no. To bardzo fajne. Instant feedback. Tak. Super. Idea kręgu. Ale bardzo rozwojowe na pewno. I to tak we wszystkich kierunkach, bo właśnie i nauczyciel może się dowiedzieć, czy coś przesadził, więc cały czas może sobie kalibrować te swoje założenia treningowe. A ludzie właśnie mogą w ogóle tak jeszcze usiąść i się zastanowić nad tym, co się odbyło, bo też na zmęczeniu na przykład takim porządnym zupełnie inaczej się myśli, niż jak już masz chwilę, żeby usiąść i pomyśleć, że wow, właśnie zrobiłem taki ruch przecież, którego nigdy nie robiłem, albo... Tak. Masz czas na refleksję też, prawda? To jest fajne. Bo często my w naszym życiu tak pędzimy, że nie mamy czasu, żeby... Z treningu już trzeba na kolację, a potem spać, bo rano od razu... Tak. Już mi się przypomniało, że kiedyś ciężko mi było występować przed ludźmi i mówić na przykład na studiach, jakąś tą prezentację zrobić, się stresowałem, w ogóle masakra była, nie? Ale dzięki tej capoeirze i takim, tym tak kręgom właśnie. Cały czas, że się mówi zawsze po treningu do wszystkich po prostu, siedząc w kręgu, jakoś się odkrywa się, że ludzie nie gryzą tak bardzo, jak mi się wydawało. Nie? Że każdy ma głos i to jest fajne, prawda? Bo osoby się przyzwyczajają do tego, że ktoś zawsze gdzieś prowadzi. To ja mogę siedzieć cicho z boku, gdzieś i mnie nie ma. A tutaj każdy musi się skonfrontować, prawda? I to też jest fajne, że to ci właśnie z tej bezpiecznej twojej strefy komfortu musi tak, prawda, wyjąć i musisz się zmierzyć też. Ale to jest super. W sumie mało mamy, coraz mniej takich sytuacji, że przebywamy z większą ilością osób naraz i komunikujemy się z całą tą grupą. Oczywiście zależy od zawodu, no bo niektórzy to mają to na co dzień, ale tak w codziennym życiu, no to mało jest takich sytuacji. Mi się wydaje, że sytuacji jest dużo, ale mało jest takich środowisk, z których możesz to tak przepracowywać, bo tutaj dostajesz też właśnie serię narzędzi do tego, żeby właśnie popracować z tą relacją, poobserwować ją wyraźniej i tak dalej, i tak dalej, bo zawsze w jakiejś pracy, nawet jak pracujesz, nie wiem, jakoś tam bardziej solowo, to gdzieś tam się spotykasz, czy z szefem, czy, a nawet jeżeli się nie spotykasz, no to musisz z nimi zbudować jakąś tam relację, więc... Ale wiesz, że masz grupę 15 osób i wszyscy cię słuchają i chcą się dowiedzieć, co ty czujesz. Też mam takie wrażenie, że to pozwala pracować nad takimi bardzo podstawowymi, a jednak bardzo ważnymi i bardzo ważnymi też rzeczami, jak na przykład emisja głosu. Także jak śpiewamy i musimy zaśpiewać i nagle tutaj właśnie zaczynamy z tym pracować. Tego oddechu nie może zabraknąć. Tak, że umiemy się poruszać do rytmu, umiemy odpowiadać rytmicznie też w jakichś ruchach, w sensie, że to wszystko się przekłada, właśnie tak jak mówiliście, że potem na życie. I właśnie takie ten dialog z drugą osobą jeszcze w rytmie, jeszcze właśnie do tego ten ruch, że to są takie rzeczy, że jeżeli umiem dobrze w capoeirę, to mogę być pewny, że sobie poradzę w większości sytuacji życiowych, bo po prostu mam to przepracowane. W większości sytuacji z ludźmi nawet chociażby, tak, no, bo to głównie też gdzieś tutaj... Coś w tym jest, nie? Bo też jest... Też mamy taki po mistrzu naszym taką metodę nauczania, że w tym dialogu, w grze capoeiry, on, czy szczególnie on jak przyjeżdża, to zabiera ci przestrzeń, nie? Że wiesz, grasz z nim, ale nie masz, możesz tylko uciekać jedynym. Nie ma miejsca, żeby coś innego zrobić, nie? I on to później tłumaczy właśnie tym, że szukasz, jak cię przyjdzie w życiu, czy w jakiejś innej grze capoeiry, to się tak przycisnie, to będziesz wiedział, co zrobić, jak uciec, nie? Albo przynajmniej, że w ogóle warto szukać wyjścia. Tak, wyjścia, albo może czasami nie odpowiesz od razu jakimiś głupimi zachowaniami, tylko przemyślisz to, poczekasz. Nie? I to wyjdzie ci na lepsze. To pierwsza reakcja, nie? A mieliście w ogóle taką sytuację w życiu,
grozy, że na przykład capoeira wam się przydała z tej strony sztuki walki, żebyście w stanie się obronić, albo właśnie jakiś unik zrobić w odpowiednim momencie. Starczyło psychologicznej siły, żeby tak. właśnie nie uciec wzrokiem i pokazać, że... No ja nie miałem takich sytuacji. Ja chyba też nie. Właśnie dzięki capoeirze nie mam takich sytuacji. O, może coś to jeszcze lepiej. Bo właśnie to ja zauważyłam, na przykład pamiętam, jak mi kiedyś Janek uczył tych ruchów, jak studiowaliśmy jeszcze rzeźbę, właśnie jak się robi bensou, czyli taki ruch właśnie, że nogą, prawda, uderzasz właśnie w brzuch drugiej osoby, to że ty nie musisz, nie wiem, przyjmować tego, prawda, albo nie wiem, jakiś, że to był ruch, którego mnie nauczył, który mi dał dużo do myślenia. Zrób ten bensou. Takie... W ten sensie, tak, bensou. I on powiedział, że wystarczy tylko zrobić tak, odbić, no nie? Nie? Odbić ten ruch, że nie musisz, wiesz, jakoś totalnie, nie wiem, jakąś siłę w to wkładać. Ja po prostu robię tylko taki ruch, no nie? Niewymagający. I ta noga po prostu już leci tam. No to własnym pędem zresztą rozpędzona, nie? Tak. No właśnie. Czyli tak. też taka efektywność tych ruchów, że nie trzeba za dużo. No na pewno nie trzeba za dużo. Nie? Czasami jest tak, że jak się za dużo robi, to się zapętlasz tak. w tym i nagle nie jesteś już w rytmie z tą drugą osobą, nie? Bo chcesz zrobić więcej i więcej. Tak. I to nie w tą stronę raczej. I też mandżinga, prawda? I też uczycie sprytu właśnie. Capoeira uczycie takiego sprytu właśnie, na przykład jak jesteś w jakiejś niekomfortowej sytuacji, prawda? To czasami właśnie dobry capoeirista to jest taki, który używa sprytu. No nie, no jak z jakiejś sytuacji dobrze się wykaraskać, prawda? Na przykład, to ja za chwileczkę wrócę, no nie? I wiesz, jesteś w jakiejś niebezpiecznej sytuacji. No i prawda, mówisz, że tylko idziesz gdzieś na chwilę, a wiesz, jakoś tam trzeba tak zamieszać, prawda? Że... Pozwolili wyjść, a wracać już nie trzeba. No coś w tym rodzaju. A samo słowo capoeira, czy to coś znaczy konkretnego? Jest taka, że ja znam taką etymologię tego słowa, że wśród Indian w Brazylii miejsce w dżungli, które zostało czy wykarczowane, czy wypalone pod uprawę, nazywało się capoeirą i właśnie tam niewolnicy chodzili, żeby się bawić, nie? Czy tam grać muzykę, czy śpiewać, no ogólnie jakby do zabawy. No i się mówili, a oni poszli na capoeirę. Okej, okay. Czyli to tak jakby boisko, poszli na boisko. No dokładnie, nie? Oni tam są gdzieś tam na podwórku, nie? Więc taką znam. Boisko ścierni. Choć wiem, że to chyba nie jest jedyna też. No przez to, że nie ma tych źródeł pisanych, to tak trochę... A jest to też troszkę już starożytne chyba, czy jest to... Capoeira? No, starożytne, ale... Już z chociaż kto wie, co tysiące lat temu niewolnicy chmielili, jak to się niezależnie wyewoluowało w tych czasach, to może epokę wcześniej też istniało, tylko zdążyło się zakopać i znowu stworzyć. Tak naprawdę pewnie taki boom capoeira, że ona się pojawiła tak jakoś w dyskursie bardziej, to po tym zniesieniu niewolnictwa moim zdaniem. To w 1888 w Brazylii. Że to się pojawiło gdzieś tam na ulicach. To, że trochę było tak, że no jakby, dobra, to znosimy do niewolnictwa, no to ty niewolniku proszę opuść mój dom. Nie? To nic, że nie masz butów, ubrań, co po prostu spieprzaj, nie? Więc tam się pojawiło dużo niewolników, znaczy ludzi, którzy już jakby oficjalnie nie byli niewolnikami, ale też jakby nie mieli dostępu do mieszkań, do edukacji, więc wylądowali na ulicy. Natury wolną, nie? Najniższą grupą społeczną. Tak, więc też capoeira swego czasu była też kojarzona z światem przestępczym, z ulicą właśnie. No, też dlatego, że ci oni chcieli jakoś przeżyć po prostu, tak, nie? Jak się chce przeżyć, no to się używa różnych rzeczy, nie? Więc ona była też zakazana przez jakiś czas. I dopiero w latach chyba 30. czy 40. XX wieku jakby tam oficjalnie przestała być zakazana i to był ten czas, kiedy też została capoeira wprowadzona do akademii, jakby do zamkniętej przestrzeni, w której mistrz nauczał uczniów. Bo wcześniej to się raczej się uczyło na ulicy, nie? Że po prostu się patrzyło na kogoś, jak ten coś robił, więc nie było takiej relacji za bardzo mistrz uczniowie, czy nauczyciele uczniowie. Nie? Dopiero później po tym, w latach 30., 40. to się zaczęło. Nie? Czyli te style, których się można uczyć teraz, zostały przekazywane
ustnie, czy właściwie, nie wiem, cieleśnie z jednego na drugiego. Dokładnie, to było takie... Też ewoluowały po drodze. Tak. Roznosiło się praktyką. Mhm. A jak wy trafiliście w ogóle na capoeirę w swoim życiu? To zawsze są ciekawe historie. Czy jak capoeira trafiła na was? Albo tak. Ja to miałem taką historię, że byłem na spotkaniu wolnych konopi, jak przyjechałem do Warszawy, to chciałem gdzieś tam na studia przyjechałem, gdzieś szukałem jakichś znajomości, rzeczy do robienia, to chodziłem na te spotkania wolnych konopi. No i stojąc po tym spotkaniu, paląc jointa, gość mówi: jadę na trening capoeiry. Ktoś chce jechać ze mną? Musi go założyć po drodze do akademika, więc mówię: dobra, ja mogę się przejść. No i trafiliśmy tam oczywiście spóźnieni na ostatnie tam 10 minut i akurat była jakaś taka mini choda treningowa. I tak popatrzyłem na nich, myślę, jak się fajnie ruszają. Fajny ruch. Nie? To pierwsza rzecz to był ten ruch, a później to się skończyło, wszyscy się byli tacy mili, uprzejmi, przyszli do mnie, przywitali: o, siemanko, fajnie, że tu przyszedłeś. W ogóle taką poczułem taką aurę tej takiej rodziny jakiejś, nie? Takiego miejsca, które jest przyjazne. Byłem tam mile widziany, czułem ciepło od ludzi, czułem taką atmosferę właśnie jakiejś takiej rodziny, nie? Taką akceptację. I zaprosili: o, że tu w weekend mamy warsztaty, to przyjdź. No i jakoś tak stwierdziłem, czemu nie. I poszedłem po takich dwóch dniach treningu ze schodów, nie mogłem zejść, miałem takie zapasy po prostu, nie? Schodziłem ze schodów, po prostu tak ciężko mi było, tak bolało. No jakoś zostałem w tym po prostu. I nie żałujesz? I nie żałuję, no. Byłem dwa razy w Brazylii już i tam gdzieś robię to ponad 10 lat. Super. No to tak, faktycznie. No. A twoja to historia? W przypadku, ale... Moja historia, muszę właśnie teraz pomyśleć, jak to się zaczęło. Pamiętam taki moment, że wtedy pracowałam w Centrum Nauki Kopernik i to była praca, gdzie robiłam jakieś karykatury na telefonach. Nie lubiłam tej pracy. Miałam przerwę, ja wiecie, biała koszula, czarna spódnica. I tak czułam, że Boże, to po prostu ten świat, wiecie, nie chcę tam być. I wyszłam tylko na chwilę na przerwę, zjeść sobie kanapkę tam na trawkę. Wychodzę, patrzę, a tam taka ekipa jakichś takich, wiesz, totalnych freaków, no nie, gra na trawie sobie właśnie capoeirę. Ja tak patrzę na nich, tak jestem na tej przerwie, mam tylko 15 minut i po prostu tak mnie wciągnęli. Ja tylko na nich patrzyłam tak z daleka i pomyślałam sobie: Boże, ale fajnie by było po prostu być tam, no nie, a nie tutaj. I jakoś, pamiętam, że chyba nie miałam odwagi, czy jakoś tak, żeby poszukać, no nie, właśnie informacji dalej, podejść do nich, jakoś tak się chyba zestresowałam wtedy. I po paru latach, jak już wylądowałam na rzeźbę, na drugim roku trzeba było wybrać jakąś konkretną pracownię mistrzowską. I pamiętam, że tak chodziłam po tych pracowniach, wchodzę do jednej, patrzę, a tam jakiś gość, wiesz, w takim transie gra na birimbale. I ja tak sobie myślę: Boże, jaka zajebista pracownia. No nie, tutaj grają muzykę, no nie? I się okazało, że to był dziki. I z dzikim akurat to był taki moment, że tam na plenerze się jakoś coś zaiskrzyło. I no po prostu chyba dziki mnie wkręcił, myślę, że w tą capoeirę. To bardzo ładna też historia. Historia miłosna. Miłosna ze sztuką i w ogóle. No nie, to dla mnie to było tak fascynujące, bo jak zobaczyłam po prostu taką, właśnie poczułam taką wolność, że to jest tak świetne, a jeszcze gdzieś z tyłu głowy miałam kiedyś, że chciałabym tego spróbować. No i oczywiście dziki mnie zabrał na trening, bo pamiętam tylko jeden tekst Amarelu, jak powiedział, że no to jest misja na Marsa, bo tam połowę czasu po prostu do góry nogami spędzasz, no nie, tak wow. I to było dla mnie niesamowite, że tak jak normalnie jesteśmy ciągle w takiej, prawda, pozycji, to tam połowę czasu spędzałam do góry nogami. I na początku to było takie trudne się przestawić i w ogóle, wiecie, na tą perspektywę. Tego, na tą perspektywę. I kręciło mi się w głowie, ale poczułam, że to jest tak cudowne uczucie, że ja się mogę kręcić jak takie dziecko po prostu. To mi się bardzo podobało i oczywiście dziki na rzeźbie też mi nie darował, robiliśmy ciągle treningi w trakcie działań w pracowni. Tak, działań w pracowni i no i rzeczywiście atmosfera tak niesamowita, ludzie, przede wszystkim ludzie, no i coś, czego chyba mi brakowało w takim moim dotychczasowym świecie, czyli takiego
dotknięcia takiego rytuału, takiej pradawnej jakiejś wiedzy, czegoś właśnie, tak jak czuję, że jak właśnie teraz mam takie obecnie przemyślenia, że jak gram capoeira, to ja czuję, że my mamy dostęp do jakiejś pradawnej wiedzy, takiej właśnie o nas się dużo dowiadujemy, o ludziach właśnie, o tym w ogóle po co my tu jesteśmy, właśnie, że różne odpowiedzi przychodzą, prawda? I też pytania przychodzą, to też jest dla mnie niesamowite. Czasami takie... odpowiedź przed pytaniem. Trzeba poczekać, bo żeby dowiedzieć, czego się dowiedziałem. Dokładnie, na następnym treningu. Tak. Albo i za trzy. Pytanie. No to super. Niezłe. A jeszcze powiedz, bo teraz prowadzisz swoją szkołę. I szkołę? W jakim sensie? Znaczy w sensie swoje treningi. A, tak, to znaczy, to może trochę o strukturze naszej grupy w ogóle. Bo my jesteśmy non-profit i nikt nie zarabia na tym, więc ja robiąc treningi nie mam z tego jakby pieniędzy. I u nas tak naprawdę nikt nie ma pieniędzy w ogóle z tego, co, wszystko jest dla zajawki. Więc ja jestem jednym z prowadzących, nie? Więc jestem powiedzmy odpowiedzialny za merytorykę w grupie, nie? Ktoś jest odpowiedzialny za finanse, ktoś jest odpowiedzialny za najemców gdzieś tam, ktoś jest odpowiedzialny za sprzątanie tej przestrzeni, więc mamy jakieś role, w plemieniu, które są potrzebne, żeby to jakoś funkcjonowało. Więc ja akurat jestem odpowiedzialny za to. Wspaniale to w ogóle, że tak to tym bardziej jeszcze właśnie... dodatkowy in plus, że tak to działa na takich zasadach. Może dlatego to się tak właśnie trzyma. Bo może właśnie tak. Jest 100% oddolne właśnie. No. Tak, gdyż nie ma żadnych kłótni o pieniądze, nie? Bo no tak. Rzucamy się, oczywiście każdy jakby płacimy za te treningi, dzięki temu później ściągamy mistrza z Brazylii, mamy trochę taniej, nie? Tak. I mamy miejsce. No to jest chyba coś wyjątkowego, że mamy to miejsce, które nas spaja, nie? Wiesz, każdy może tam wejść w każdym momencie. Jak nie ma innych zajęć, po prostu trzeba przenocować, czy nie wiem, po prostu w ciągu dnia przyjść i poćwiczyć. Czy naprawdę ja czasami mówiłem tak, że ja nie wiem, gdzie jest mój pierwszy dom, ale wiem, gdzie jest mój drugi dom na pewno. Że to jest to miejsce na Skrzeszewskiej 15. I to jest to coś takiego, czy macie tą wspólną przestrzeń? Mamy tą wspólną przestrzeń, którą dbamy, robimy imprezki, wiecie, nie? Jakby po prostu... Akademia się zmienia, prawda? To też jest fajne, że ona też na przestrzeni lat różni ludzie właśnie dodają coś od siebie, wspólnie ją remontujemy. No fajnie, szkoda, że nie mamy teraz zdjęć, no nie? Że moglibyśmy pokazać, jak ta przestrzeń się zmieniała właśnie na przestrzeni lat. Ale macie tu udokumentowane na przykład na stronie internetowej? Jest jakiś album? Tak, coś tam jest. Są zdjęcia. Ludzie w internecie będą oglądali, to sobie mogą zajmować. W sumie tak, może właśnie to jest dobra okazja, żeby też porobić lepsze zdjęcia. A jaki jest adres stronki? Jak się można dostać na stronkę, żeby obczaić w ogóle miejsce? Capoeiraangola.pl. Capoeiraangola.pl. Tak, jak to piszecie Zimba Warszawa. Albo Zimba Warszawa, no to też prostsze wpisowe. No, na Facebooku. A najlepiej, Zimba najlepszy Warszawa. Adres to jest Skarszewska 15. I też wszystko jest jasne. No, też nie jesteśmy dobrzy w internet tak naprawdę, więc nasza strona jest trochę taka. Właśnie większość tych oddolnych akcji ma właśnie takie problemy z tą dziedziną marketingowo rozpromowującą. Tak. I zwłaszcza z wirtualem, który się też cały czas teraz zmienia, no tak, właśnie tak. Algorytmy szaleją w różne strony i tak dalej. Więc to jest całe w ogóle spektrum wiedzy do połknięcia, która też może się szybko deaktualizować. Tak, jest to w pełni zrozumiałe. No i stąd też właśnie chociażby taka platforma jak ten podcast, mam nadzieję, też pomoże właśnie się wyklarować takiemu źródłu takich też właśnie... aktywności. Taką encyklopedię zrobić tych freakowych różnych zajęć do... No, super. Do działania, nie? No też wiesz, nie, nikt nie chce jakby swojego czasu poświęcać, żeby tam, nie wiem, na TikToka robić rzeczy. No właśnie, lepiej poćwiczyć. No właśnie, że chodzimy po to, żeby tak naprawdę ale fajny trening, to ja nagram was. No, idziesz trenować też. Tak, żeby się odciąć trochę tego świata, tego problemów, nie? Tak. Żeby przyjść przez te 2-3 godziny po prostu być tu, nieważną, nieważne jaką masz rolę społeczną na zewnątrz, nie? Tu jesteś po prostu, wszyscy jesteśmy uczniami tak naprawdę. To, że ja tam prowadzę treningi, to nie znaczy, że tam wiesz, jestem jakimś tam nie wiadomo kim. Też się ciągle jestem uczniem mojego mistrza po prostu. Nie. Bardzo fajnie. Zachęceni wszyscy. Co, chcecie jeszcze pograć na przykład na ten? No, no może teraz będzie trochę mniej stresu. A teraz ty zaśpiewaj. Dobra, to ja zacznę. To ja pójdę z dźwiękiem.
Także fajnie, tak, można was gadać i gadać. Naprawdę tu jest, powiem fajnie z wami. Przytulnie. Zagrałeś na miechunce? Jakąś piosenkę. Na luzaku. Canarinho da Alemanha, que matou meu curió.
Pięknie. Ale to jest wyczyn, żeby... Mogę mówić już? Ale to jest wyczyn, żeby śpiewać i grać naraz, trzymać rytm, jeszcze się komunikować. Big i respect. W ogóle też tak jak próbowałam raz na birimbau grać, to tam jest tyle, ten paluszek tu trzeba wyginać, tą monetę trzeba trzymać, odginać w tą, w tamtą stronę, więc to jest... Wyższa matematyka. Ale to każdy ma tak na początku. Możemy was tak uspokoić, że wszyscy przez to przechodziliśmy. Tak. Dla mnie to była taka abstrakcja. W ogóle, żeby jak to? No tu i jeszcze tutaj w ogóle? Nie, no to jest niemożliwe. Ja myślałam, że to jest niemożliwe. Ja w ogóle myślałam, że niemożliwe jest grać na birimbale. Trochę mi też zajęło, zanim w ogóle przestał mi się gibać ten birimbał, więc spokojnie. No tak, by trzeba ustabilizować. Tak, tak. Żeby to, no tak. A później też jest jakby grać, jest birimbał gunga. To jest instrument, który przewodzi całemu rytuałowi. Ta osoba, która gra na tym berimbale, nie dość, że musi umieć grać i śpiewać, to jeszcze widzieć, co się dzieje i jakby zarządzać tym rytuałem całym, nie? Więc nie tylko widzieć, co się dzieje w środku, ale też na zewnątrz, jeśli jesteśmy gdzieś na ulicy, nie? Więc to jest taka też rola, ta naprawdę dużo trzeba ogarniać. Tak, i dopasowuje czasami piosenki do tego, co się dzieje w środku. Prawda? Jeżeli ktoś gra za szybko i zbyt agresywnie, no to tam są różne piosenki, które zaczynają jakby o tym opowiadać, że może zacznijcie grać ładną capoeirę, to nie jest karate. Nie, no, wspaniale. Bardzo, dobra energia. Bardzo bogaty temat, niezwykle rozwojowy, to jest ewidentne. No i w ogóle no, świetna ekipa. Dzięki wielkie. Dzięki w ogóle za zaproszenie. Tak, dziękujemy, że przyjęliście. Mam nadzieję, że będziemy kooperować jeszcze dalej właśnie z różnymi innymi tematami. Tak jest. No myślę, że tak, bo to... W rodzinie to w rodzinie. Weźcie znaczków dla ekipy. No, żebyście o nas pamiętali. My o was pamiętamy cały rok. My po prostu mieliśmy łezkę w oku, jak się dowiedzieliśmy, że trzeba czekać jeszcze rok. No, jeszcze troszkę tak. No możliwe, że właśnie. Chociażby takie mniejsze edycje jak ta w tym roku są jeszcze jakimś rozwiązaniem na te właśnie dziwaczne czasy i na te też nasze po prostu logistyczne zagwozdki, które nas po prostu dotyczą. Tak. Ale no, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. A jesteśmy. Jakby... Oby więcej takich Zewkowiczów właśnie. Tak, tak, tak. Wspierających. Tak, tak, tak. Super. Dzięki. Aktywizujmy się. Muito obrigado. Obrigada. Recycle yourself. A na koniec przypominamy, że podcast jest dostępny na YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał Happy Freak Friends.